Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć w telewizji CW24. Dziś z nami gość specjalny, polski przedsiębiorca, inżynier, człowiek, który dokonał wielu ważnych dla naszej gospodarki przemian, pan Krzysztof Dąbkowski z Mazowieckiego. Witam serdecznie. Panie redaktorze, witam serdecznie Państwa. Kochani, sam się zastanawiam, jak przedstawić historię pana Krzysztofa. Jest to bardzo dla nas ważna i pouczająca sprawa, żebyśmy nie dawali się okradać na każdym kroku niemal. Każdego roku przez ostatnie 30 lat ładują nas ile wejdzie właśnie takimi technikami, jakimi załatwiono pana Krzysztofa, czyli część polskiej gospodarki, z której my żyjemy. Sam zastanawiam się, jak tę całą historię opowiedzieć, która jeszcze się nie skończyła, ale generalnie na ostatniej prostej afera, która powinna wstrząsnąć całą Polską, afera, która trwa, afera Skok Wołomin i innych placówek tej spółdzielni Skok, afera, która nas kosztowała miliardy złotych, zapłaciliśmy, już dawno mogłyby być nie 500 plus, a 1000 plus, nie tam 880 zł 13 emerytury dla emerytów, tylko mogłoby być co miesiąc być może właśnie takimi, zdawałoby się, drobnymi aferami, aferkami, które cały czas trwają, cały czas przez praktycznie te same osoby są pielęgnowane, przykrywane przez tych samych polityków, te 500 plus, 1000 plus, 3000 plus mamy zabierane. Te pieniądze mogłyby wspomagać naszą gospodarkę, rozwijać nasze firmy, ale nie. Jest grupa ludzi nietykalnych, która cały czas włączyła i zacisnęła hamulec gospodarczy właśnie takimi sytuacjami. No i teraz cała rola przede mną, o roli jeszcze pewnie powiemy, ale to później, żeby to wszystko tak wytłumaczyć, nie żeby zrozumiały to elity, które w komentarzu może dopiszą: Panie Maćku, niech pan nie przerywa, Panie Maćku, niech pan nie przerywa, niech pan da się wypowiedzieć gościowi. Bo nie dla tych ludzi jest ten program, bo ci wszystko w lot rozumieją. Ci być może nawet pomagają tworzyć tego typu afery i niech by gość mówił, niech by gość się zagalopował w kosmos nawet, opowiadał historie zrozumiałe tylko dla 1% Polaków. To jest nie na rękę. Nie, ten program jest po to, tak tłumaczyliśmy na samym początku, żeby to zrozumiał każdy najbardziej niewykształcony Polak. Żeby opinia, szeroka opinia publiczna mogła treści, które publikujemy, zrozumieć. Bo wtedy dopiero jest efekt wkurzenia, a po takim zdrowym wkurzeniu możemy wymienić ludzi, którzy nas gnębią, którzy zabierają naszą przyszłość i trzymają nas w parterze. Pan Krzysztof Dąbkowski to polski inżynier, wynalazca, racjonalizator, przedsiębiorca, prężnie działający, usprawniający naszą gospodarkę. Już na początku lat 90. założył firmę, dość można powiedzieć, że przypadkowo, ale to jest nieistotne, która zaczęła wprowadzać na polski rynek energooszczędne na tamte czasy systemy oświetleniowe polskich ulic w gminach. Jest taki obowiązek na każdej gminie wynikający z ustawy ciążący, że gminy muszą oświetlić ulice na terenie miast. Wszyscy znamy słupy, latarnie. Pan Krzysztof wprowadzał na polski rynek lampy sodowe w oprawach, które sam zaprojektował, sam produkował. Teraz już wiadomo, że wchodzą oświetlenia LED-owe, ale tak, na początku lat 90., gdzie w 95% funkcjonowały lampy rtęciowe, energożerne, jego wynalazki, jego patenty zaczęły się przewijać, firma zaczęła prężnie działać, firma Espol, później firma Lampol, Lampol ES1, takie tak, żółto-czarne obudowy z żarówką, która pobierała 150 W, a nie 400 W, jak do tej pory przy rtęciówkach. To wszystko zasługa pana Krzysztofa, jego determinacji, jego silnemu charakterowi. No i gdy nagle pewnego dnia jedna z osób, której wierzył, z którą współpracował, z którą się modlił, zaproponowała spółkę z hiszpańską firmą,
Od tego momentu zaczęły się problemy pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, może nie od początku lat 90., tylko od lat 80. Musimy, to będzie chyba historia w odcinkach, bo nie wytłumaczymy tego w jednym programie. Nie, myślę, wiedzieć, bo to nie jest proste. Ale, musimy kochani, mówić... to jest jak film sensacyjny. To się nie dzieje w ogóle. Tylko nieliczni z nas będą w stanie utożsamić się w pełni, bo tak zostali ogoleni. Tak została nasza gospodarka pozbawiona niektórych przedsiębiorców, tych dobrych przedsiębiorców, takich jak pan Łągiewka. Cała reszta tylko straciła na tym swoją przyszłość, bo nie były odpowiednie zyski odprowadzane do budżetu, bo te działalności zostały polikwidowane zaledwie jak powstały. A więc mamy lata 80. Poznaje pan pewien ruch. Wydawałoby się ruch no wręcz osób nieskazitelnych, ruch święty, ruch, który wyzwala nadzieję, wiarę, miłość, pasję. Co to za ruch? Panie redaktorze, to był ruch rodzin nazaretańskich. Myśmy przypadkowo z żoną, jako młode małżeństwo, zostali zaproszeni przez takich znajomych, że jest taki ruch, na pierwsze spotkanie, na tamkę w Warszawie, do księdza profesora Dajczera. I tam poszliśmy po prostu z ciekawości zobaczyć, bo... No, z grzeczności ktoś zaprasza, idziemy. Z grzeczności zaprasza, idziemy. No, po prostu wiadomo, młodym małżeństwem jesteśmy, mamy dwójkę dzieci wtedy, w tamtym czasie, więc jesteśmy katolikami, chodzimy do kościoła. No to dlaczego nie? Dobrze nam się wiedzie, nie mogliśmy naprawdę narzekać. No więc z ciekawości po prostu idziemy poznać. Ponieważ spotkanie prowadził ksiądz profesor na ATK, ksiądz Tadeusz Dajczer, bardzo znana osoba, wykładowca, no więc z ciekawości mądrych ludzi warto posłuchać. No i przekazał głos panu Sławkowi Bieli, który po prostu na tym spotkaniu mówił, jak w życiu... Sławomir Biela to cywil, to nie osoba cywil. Duchowna, ja mówię zakonnik, osobie żaden... cywilnej. Tak, czyli ksiądz profesor przekazuje głos złotoustemu świeckiemu mówcy. Tak. Ale ponieważ tak w tle ktoś mi powiedział, że ten właśnie mówca, który właśnie mówił tutaj, jak w życiu... Jak się mamy modlić, jak mamy postępować. Dokładnie. I takie mówił, świadectwa z życia wzięte, na konkretnych przykładach, więc to było bardzo ciekawe. A w międzyczasie dowiedziałem się, że to jest doktor fizyki po Uniwersytecie Warszawskim. No więc był to jakiegoś rodzaju autorytet. Oczywiście. Warto posłuchać. Tym bardziej, że jeżeli tego pokroju ludzie mają jakieś ciekawe spostrzeżenia, ciekawe spotkanie, no to nie ukrywam, że nas to zainteresowało. I zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkanie. I zaczęły się tworzyć więzi między wami jako małżeństwem, a innymi rodzinami, tak. Małżeństwami. A ponieważ bardzo dużo ludzi w ruchu było z wyższym wykształceniem, lekarzy, prawników, nauczycieli, do dzisiaj... Mówimy tutaj, kochani, o latach 80., czyli jeszcze... Początki. Silny PRL, który spacyfikował na początku lat 80. rewolucję, trochę też katolicką. Dokładnie. Wśród wiernych kościoła tworzy się silny związek. Silny związek, taki między rodzinami. No więc wydawało nam się to bardzo fajne i normalne. No jeżeli się rodziny umawiają, gdzieś jadą na wspólny wyjazd, czy to rekolekcje w góry i tak dalej, no to uważam, że jest to fajna sprawa i chcieliśmy... Tym bardziej, że telewizja, kochani, to wtedy program pierwszy, maksymalnie pierwszy, w porywach drugi. Nie ma co robić. Życie rodzinne, szczególnie wśród ludzi na poziomie, wśród ludzi ciekawych, interesujących, jest magnesem, naturalnym magnesem. No i właśnie z takiego magnesu chcieliśmy skorzystać, bo to było bardzo ciekawe. Jechaliśmy na rekolekcje w góry, w okolicach Bukowiny Tatrzańskiej, w plenerze były msze święte. No więc wydawało mi się to bardzo ciekawe i nam się to, nie ukrywam, podobało. I mnóstwo ludzi z zagranicy poznawaliśmy. Ja znam język niemiecki, więc jak przyjeżdżali ludzie z Niemiec, no to miałem okazję porozmawiać z nimi. Po prostu dzieci miały z kim się pobawić, więc to było bardzo fajne i dzieciom się na początku też bardzo podobało. No i po prostu to, tak nie ukrywam, zaczęło nas wciągać. I to jedna z parafii warszawskich, tak? Tak.
Ale to się... Ale bo ruch w tamtym czasie, kiedy no, powstał, on powstał w założeniu, że to będzie dotyczyło całej Polski, tak? To znaczy nikt tak nie myślał w tych kategoriach, tylko to się samoistnie rozrastało po prostu. Się. Ruch rodzin nazaretańskich w tej chwili też funkcjonuje. Ma około 50 tysięcy członków. O, jeszcze więcej. Nawet więcej? Tak. Dobrze, ale miłe złego Zdejdźmy początki to. Opowiadajmy. Tak, no więc po prostu to zaczęło nas wciągać i potem struktury się takie zaczęły wytwarzać w ruchu rodzin nazaretańskich, że byli tak zwani kierownicy duchowi, czy to jest spowiednik, u którego małżeństwa się spowiadają systematycznie. Tacy sierżanci, harcmistrze, coś takiego, plutonowi, struktury animatorzy, tak. Lokalni tacy moderatorzy, tak? Tak. No i była osoba taka, no, wiodąca, ten Sławomir Biela, o którym mówię, ale szczegółów nie znałem. No, on miał prelekcje, spotkania. No i to po prostu spotkania z nim były, trzeba było się umawiać i to się po prostu w jakiś sposób rozrastało. Zaczął powstawać taki naturalny lider, tak. Sławomir Biela, tak. O którym za moment będzie, ale ja już wybiegam w lekką przyszłość, powszechnie wiadomo wśród rodzin nazaretańskich, że jest wcieleniem Matki Boskiej, tak? Zaczyna tam w tych latach 80. wybijać się na tą pozycję lidera w tym roku. Tak, ale o tym jeszcze nikt nie wiedział. Dopiero wybrani byli wprowadzani w to. To było wprowadzenie w tak zwanych... Dowiedzieć się można było o tej tajemnicy w trakcie spowiedzi świętej, że to jest wcielenie Matki Bożej pod grzechem ciężkim w przypadku ujawnienia, jeżeli ktoś się w trakcie spowiedzi u księdza profesora o tym powiedział. Ksiądz spowiednik tłumaczył w trakcie spowiedzi dość długiej, z tego co słyszałem. No, do 2 godzin dochodziła spowiedź. Na kolanach, w konfesjonale? Tak. Przez 2 godziny? Niekoniecznie. Czasem to było na tamce, tam na górze, w pomieszczeniu księdza. Powiemy komukolwiek, użyje, był grzech ciężki. Użyje retoryki, tak. Żydowskiej z gojów, że, tak. Że Sławomir Biela jest wcieleniem Matki Boskiej, tak. Popełnimy grzech śmiertelny, taki, tak. Ciężki, tak? Tak. Z którego papież dopiero nas będzie mógł rozliczyć. Tak. Niesamowite. Ale to po prostu są rzeczy, no, w ten sposób, to znaczy wtedy, no, jako młodzi ludzie, myśmy w to bardzo ufali, dlatego że po pierwsze ksiądz profesor, ale... docent, doktor habilitowany, był autorytetem. Rekomendował pana Bielę. Tak, i coraz spotkania w kościele w Wilanowie się odbywały, coraz więcej osób było, a czasem biskup przyjeżdżał w związku z tym i bardzo... Autoryzował, tak? No i było dużo ludzi, tak jak mówię, no, gro ludzi to z wyższym wykształceniem, więc po prostu, no, jakby to było takie naturalne, że to jest coś niesamowitego, co się w normalnej głowie nie mieści. No dobrze, panie Krzysztofie, jest pan członkiem tego klubu elitarnego, skoro tak. Mówimy tutaj o prokuratorach, sędziach i to, tak. Za PRL-u w tym, tak. W tym zacnym, wydawałoby się, ruchu. Przepraszam bardzo, to ile to członkostwo kosztuje? No bo chyba nic za darmo. No, to znaczy, możemy się modlić, ale... To znaczy, był taki statut... Ruch musi... Jakąś składkę? Który potem, ale to dojdziemy do tego, był status ruchu rodzin napisany na zaletańskich i po prostu wszyscy członkowie, ci, którzy dowiedzieli się o łasce specjalnej, czyli szczególnemu charyzmatowi, że przez pana Sławomira Biela przemawia Matka Boża, składali tak zwaną dziesięcinę, czyli dziesiątą 10 część... 10 zł składki na miesiąc, tak? Nie, dziesięcina, czyli 1/10 pensji. Jak to 1/10 pensji? Znaczy, jestem prokuratorem za czasów PRL-u, zarabiam, powiedzmy, no, 2-3 razy więcej niż przeciętny, tak, no, robotnik. Za czasów PRL-u to miała 4-5 tysięcy. No. 10% swojej pensji to odprowadzam 400, do ruchu? 400-500 zł pan daje. Żeby być w tej elicie, tak? No, to był taki status niepisany, potem już był pisany oficjalnie i składano po prostu dziesięcinę, 1/10 pensji. A była jakaś taka kasa, że się na przykład przychodziło i się wpłacało
Nie, to się pokazuje kwitek wypłaty? Nie. To na zasadzie zaufania było i tak dalej, bo skoro szło się do spowiedzi, do swojego spowiednika, to można było te pieniądze po spowiedzi zostawić po prostu na rzecz dzieła, to się nazywało. W konfesjonale, tak? Proszę bardzo, nie, na rzecz dzieła? Nie, po spowiedzi zostawić po prostu księdzu spowiednikowi i ta kasa trafiała do księdza Tadeusza Dajczera. Księdza profesora. Księdza profesora. Tego tak. Mecenasa Sławomira Bieli, wcielenia Matki Boskiej. Tak. Jeżeli pan mówi, że w rodzinach nazaretańskich funkcjonuje na ten czas no, ponad 50 tysięcy osób, na tamten czas trochę tego, kilkaset przynajmniej było, no to od takich pensji prawników, lekarzy no, troszkę tych pieniążków musiało być. No, weźmy pod uwagę, że byli również przedsiębiorcy, którzy dziesiątą część od swoich dochodów odprowadzili. Ale za PRL-u byli przedsiębiorcy też, którzy w tym byli? Byli. A później, po 89 roku, ten ruch, bo pan przebywał w tym ruchu troszkę, on się rozrastał cały czas? Rozrastał się w trybie astronomicznym i po prostu coraz więcej ludzi z zagranicy przyjeżdżało i w sposób tak zwany lawinowy się rozwijał. Ale to za granicą też się rozwijał? Też. A główny ośrodek w Polsce, w Warszawie? Polsce. Na dzień dzisiejszy on jest w 40 krajach. Niesamowite. I te składki płacone dziesięcina. W innych krajach to spływały tutaj do tak, nas? Tak, w różnych walutach. W różnych walutach. W dolarach, w euro, w złotówkach. Tutaj w Polsce to w złotówkach. 1/10. To były astronomiczne kwoty. A pan płacił składki? Tak. Co miesiąc? Tak. No ja musiałem też od każdej faktury, jak częściej faktura była składana, no to 1/10 musiałem oddać od zysku. Dobrze. Nie od obrotu, a od zysku. I przejdźmy teraz dalej. Kończy się tamten ustrój, tak? Pan tam przychodzi na te spotkania, pan się modli i pana związek, czy tam pana i pana żony, pana rodziny, tak. Związek ze Sławomirem Bielą jest coraz bliższy jakby, tak? Tak. Przychodzi taki moment, że staje się jego pracodawcą, bo tak mi zaproponował czyli ksiądz profesor. I jakby... Zdaniem, tak staram się no, być panem Sławomirem Bielą, nie tak. Roszczę sobie prawa, żeby być wcieleniem Matki Boskiej, ale z mojego punktu widzenia to może tak wyglądać, że no, pan, skoro pan płaci duże składki, bo pan w latach 90. już dość prężnie działał, zarabiał mnóstwo pieniędzy. Ja miałem w zakładzie energetycznym Warszawa Teren drugie miejsce na 5 województw, czyli przy remontach sieci wysokiego napięcia. To pana obroty były milionowe, tak? Dziesiątki milionów. No właśnie. Biela jakby no, przykleił się do pana. Tak. No aż go pan zatrudnił. Padła propozycja, żeby zatrudnić pana Sławomira Bieli, wcielenie Matki Bożej. To będzie szczególne działanie charyzmatu w firmie tak zwanej Matki Bożej, bo tak sobie nazwał. I Matka Boska pobłogosławi, w firmie się będzie lepiej dokładnie. Działo. Dokładnie. W związku z tym zatrudnić na etat specjalisty do spraw współpracy z zagranicą. Bo o co chodziło? Chodziło o tak zwane pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych, dlatego że ideę Matki Bożej i tak dalej, pan Sławomira Biela latał w klasie biznes po całym świecie, nawet zaraz, do Brazylii. Zaraz. Pan go zatrudniał u siebie w firmie, jako tego specjalistę do spraw kontaktów ze światem, a on na ten świat wyruszał z samolotami klasy biznes, czyli drogie bilety pan za niego płacił. No on płacił za siebie, czy pan za niego? To znaczy, część rachunków szła na firmę, w koszty, natomiast z dziesięciny były pokrywane wyjazdy, ale chodziło głównie o zatrudnienie i odprowadzenie składek ZUS oficjalnie od pana Sławomira Bieli, żeby mógł się wytłumaczyć, no gdzieś oficjalnie pracuje. No bo głosząc Słowo Boże w ruchu rodzin nazaretańskich, no ktoś musiał utrzymywać rodzinę pana Sławomira Bieli, żeby mógł po prostu podróżować. A wcielenie Matki Boskiej, jak o sobie mówił, tak. No też miał żonę i rodzinę ogólnie? Czy... Czwórkę dzieci i żonę. Ach, rozumiem. Żona gdzieś pracowała pana Bieli? No potem zaproponowali mnie, żeby zatrudnić jako pomoc księgowej. Żonę też? Tak. I zatrudnił pan? No zatrudniłem. No rozumiem, czyli przez 10 lat z błogosławieństwa księdza, profesora, tak. Nie pamiętam nazwiska. Tadeusza Dajczera. Tadeusza Dajczera, pan Sławomir Biela, guru całego ruchu na początku jego istnienia, jest pana pracownikiem. Tak. Pan jest
pracownikiem, pracodawcą Matki Boskiej w tym momencie. I jak pan Biela staje się pana pracownikiem, jego żona, czyli też, no, żona Matki Boskiej staje się pana pracownikiem, to ile wtedy ruch ma struktur w Polsce i który to jest rok? Od 87 do 97, taki przedział, przez 10 lat. Przez 10 lat, tak. Do 97 roku. Tak, rozrosło się to w sposób niesamowity, dobrze, tysiące. Przed 97 rokiem, tak. 97 zaznaczam, czy gdzieś, gdzie się pokazał pan Sławomir Biela, to kolejka czekała to na inne niego. Rodziny otaczały go jakimś kultem, honorowały go. Ci, co wiedzieli, że to jest wcielenie Matki Bożej, to klękały przed nim na kolanach, po prostu, żeby dostać się, żeby tylko dotknął pan Biela, to i godzinę i dwie trzeba było czekać i nie każdy miał możliwość. A ci, co mieli spotkania, to była elita. Ja miałem spotkania co miesiąc, biskupi nie mieli dostępu, a niektórzy księża, to po prostu raz na dwa, na trzy miesiące mieli dostęp, spotkania po prostu. To nawet bardzo... księża musieli czekać w kolejce do Sławomira Bieli? Oczywiście. A po co? Na rozmowę z Matką Bożą. Panie Krzysztofie, spokojnie. Ja wiem, że ja to jestem się bardzo spokojny. Wydaje nieprawdopodobne. Dlatego, że tak jak pan sobie wpisał w internecie RNN, sekta w kościele, to wyszło potem, w późniejszym tym, bo to były historie nieprawdopodobne. Jak pan wpisał sobie nazwisko ksiądz profesor Tadeusz Dajczer, to wyskoczyło panu w Wikipedii założyciel ruchu rodzin nazaretańskich, ponieważ no, oczywistą rzeczą jest, że jeżeli w takim ruchu, jak panu powiedziałem, było 93% ludzi z wyższym wykształceniem, ksiądz profesor, docent, doktor, habilitowany, założyciel, no to trudno było nie uwierzyć, że to jest coś niesamowitego. Jeżeli były spotkania i raz na jakiś czas na wspólną mszę przyjeżdżał ksiądz biskup, było imprymatur wydawane, przecież ruch rodzin nazaretańskich miał własne wydawnictwo, własne książki księdza profesora. Imprymatur to jest kościelne pozwolenie na druk, tak? Dokładnie. No jeżeli jest połączone często z nihil obstat, czyli nie ma zastrzeżeń. Tak. No jeżeli takie dokumenty były dokumentami publicznymi do czytania, zeszyty wydawał Ruch Rodzin Nazaretańskich, no to pan, panie redaktorze... Jeszcze panie Krzysztofie, bo chciałbym, żeby widzowie dobrze to zrozumieli. Czyli stanowicie wspólnotę, tak, Ruch Rodzin Nazaretańskich. Tak. To w ogóle jest dziwne, bo my katolicy wszyscy jesteśmy podobno wspólnotą, a tu się okazuje, że są wspólnoty we wspólnocie, w których są jeszcze wspólnoty, tak? I ale różne to poziomy. Jest. To niby ta równość, trochę no, kłóci się to z zasadą równości, ale powiedzmy, że tak jest. To znaczy, czyli w rodzinach nazaretańskich były jakby dwie kategorie. Ci, którzy nie wiedzieli o tak. tym, że pan Sławomir Bielan jest wcieleniem Matki Boskiej, tak. czyli ten dół jakby, tak. i elita, tak. która wiedziała to ze względu na te rozmowy w konfesjonale, tak? Tak. To ci, którzy zostali wprowadzeni w tak zwaną łaskę specjalną. A, czyli w ramach rodzin nazaretańskich byli ci, którzy byli bez łaski specjalnej i ci, nie. którzy... Ci, którzy dorośli do tego, tak to tłumaczył ksiądz profesor, był właśnie ksiądz profesor wprowadzał właśnie tą tajemnicę. Przekazywał. Jak u masonów, wyższy stopień wtajemniczenia. Tak. Aha, rozumiem. O którym nie... I nie wolno było nikomu o tym powiedzieć. Gwarancją pozostania jakby na tym poziomie, tak, była tajemnica. Tak. No bo jak się popełniłoby grzech ten śmiertelny, to by się mogło nawet nie to, że spaść do tej drugiej ligi rodzin, ale w ogóle nie, wypaść. No gorzej, no, ksiądz profesor zawsze mówił, co to jest, wykładnie całą, co to jest grzech śmiertelny i tak dalej, jakie to jest niebezpieczeństwo, w ogóle wszystko, to cały wykład był na ten temat, dlatego czyli na początku mówiliśmy, że ta spowiedź trwała około 2 godzin. Rozumiem, czyli takie wprowadzenie tak. grozy, tak, tak. Że w ogóle, że po prostu to jest coś niesamowitego, niesamowity dar dowiedzieć się o czymś takim, bo tylko nieliczni o tym wiedzą. I satysfakcja z posiadania takiej wiedzy, no, prawda? Jeżeli wiedzy. Tak jak tutaj, ja jestem pracodawcą Matki Bożej, to w pewnym momencie poczułem się, jeżeli w ruchu są sędziowie, prokuratorzy,
no w sumie bardzo mądrzy ludzie, adwokaci, nauczyciele, lekarze, no to przecież jest elita społeczeństwa. A pan jeszcze zatrudnia Matkę Boską. A ja jeszcze zatrudniam Matkę Bożą, no to czułem się taki po prostu... No dobrze, a Matka Boska jaka była w kontaktach pracodawca-pracownik? Czy pan mu tam na przykład kazał coś zrobić i on robił? Nie, czy raczej panu też się kolana gięły? Nie, no ja zawsze jak przychodziłem, to trzeba było uklęknąć przed Matką Bożą. Matka Boża błogosławiła. Znaczy jak pan przychodził do siebie do firmy? Nie do firmy, bo kontakt z Matką Bożą to był ograniczony. No bo Matka Boża miała dużo różnych zajęć, spotkań z biskupami, z księżmi w Polsce, ludzie z zagranicy przyjeżdżali, więc ja miałem jako pracodawca sporadycznie kontakt z Matką Bożą raz na miesiąc, potem raz na dwa miesiące. Panie Krzysztofie, a były takie kontakty tet-a-tet, jeden na jeden na przykład, że pan gdzieś się umówił z Matką Boską, z panem Sławomirem Bielą? W jakimś tam pomieszczeniu bez obecności innych i na przykład pan go musiał jakoś tak oficjalnie powitać, w sensie pocałować w rękę, czy coś w tym stylu? No prawie, można by tak powiedzieć, może nie tak dosłownie, ale to były bardzo szczere powitania z Matką Bożą i jako nieliczny na świecie, nie mówię w Polsce, ale na świecie, miałem indywidualne konferencje nagrywane najpierw na kasetach, a potem na dyktafonie cyfrowym. Tylko dla mnie. Właśnie panu pokazałem tutaj, żeby pan zobaczył po prostu, bo to jest unikat w skali światowej. Wykładu pana Sławomira Bieli rzeczywiście bardzo wierzył w to, co mówi, ale że to się okazało nieprawdą, to dopiero dojdziemy, w roku 2009. Ale na razie jesteśmy na początku lat 90., tak? Tak. I z racji tego, że pan funkcjonuje jako dość prężny i bogaty przedsiębiorca w tym ruchu, oddany, płaci pan duże składki, daje pan dowód comiesięczny, że pan jest zaangażowany w ten ruch, pan doznał zaszczytu bycia jakby funkcyjnym w tym ruchu, czyli na przykład pozwalano panu pobierać na przykład pieniądze z innych ośrodków, słyszałem. To znaczy, było nieraz tak, że jak gdzieś byłem samochodem swoim po prostu w drugim końcu Polski, a jechałem do Warszawy, no to nieraz przywoziłem pieniądze i zostawiałem u księdza Dajczera po prostu. Do centrali, do ojca założyciela, tak? No bo wiadomo, żeby w pociągu nie wieść i tak dalej, ktoś jedzie samochodem przy okazji. Tę dziesięcinę pan zawoził, tak? Od tych lokalnych uczestników ruchu? Tak, bo głównie swoją odprowadzałem, ale nieraz zdarzało się, że się przekazywało do księdza Dajczera. Bywało i tak. Duże to były kwoty? No, ciężko powiedzieć przed kamerami, bo by widzowie pospadali z krzeseł. Ale spróbujmy, bo może nie pospadają. No, bardzo duże. Tam tak pan tylko mówi. No, jak słowo mówi, to może inaczej powiem. Słowo dziesięcina. Jak pan wpisał sobie dzisiaj w Wikipedii, czytając informacje na Dobrze, inaczej. Ile pan zarabiał na miesiąc? No, jako szef spółki w tamtym czasie przy remontach sieci wysokiego napięcia, bardzo dużo. Aha, to ile to jest w liczbach bezwzględnych, w złotych, weci-peci? No więcej jak 50 tysięcy. Czyli 5 tysięcy złotych pan płacił składki na miesiąc? Tak, no myślę, że więcej, bo czasem 10 i 15 odprowadzałem. Na miesiąc? Tak. Od pana tylko? Tak, zbytnio tego nie poczułem wtedy. Ja miesiąc, panie. Miesiąc tam po 50, 10, po 5 tysięcy, no, 10 tysięcy? Ja panu powiedziałem, miałem drugie miejsce na 5 województw w zakładzie energetycznym, tylko przy remontach, ale oprócz tego to zająłem pierwsze miejsce w Polsce w Legionowie z tytułu najlepiej oświetlonych miast, ale to było później. W związku z tym oświetlaliśmy, były kontrakty publiczne na całe miasta, na remonty oświetlenia kapitalne, wymiana kilku tysięcy opraw w całym mieście, więc tu mówimy o milionach złotych, już nie o setkach, a o milionach. Plus do tego kontrakty w zakładzie energetycznym, plus produkcja lamp oświetleniowych w spółce Lampol, seryjna w tysiącach sztuk, to były kwoty niewyobrażalne. A byli tacy członkowie ruchu, którzy nie płacili w ogóle dziesięciny? To znaczy oddawali tak zwany wdowi grosz, ile mógł oddać, ale zasadą było 1/10. A dawali więcej? Taki napiwek?
Czy może były jakieś akcje specjalne? Może powiem tak, nie mogę odpowiadać za kogoś, kto dawał, bo dziesięcina była standardem, więc mówmy o tym. Ja mogę mówić to, czego ode mnie wymagali, chociaż to było na zasadzie tak zwanego zaufania, żeby oddać jedną dziesiątą. No przecież jeżeli człowiek idzie do spowiedzi, spowiada się, to jeżeli by oszukał, no to musi się z tego spowiadać, więc to wyjdzie. No ach, to... rozumiem. To generalnie komplet uczestników brał hostię? No, prawie 100%. Wyjątki były, którzy nie brali. Raczej wszyscy. Rozumiem. Okej, okay. No więc mamy pana Sławomira Bielę, którego w konsekwencji pan zatrudnia. Oraz jego żonę wcielenia Matki Boskiej. Panią Danutę Bielę. W swojej firmie Lampol zarabiacie mnóstwo pieniędzy, płacicie podatki, modernizujecie polskie miasta. Aż pewnego pięknego dnia pan Sławomir Biela daje panu radę. Słuchaj, Krzysztof, może byś wszedł w spółkę z hiszpańską firmą, to dobrzy ludzie, też członkowie rodzin nazaretańskich, tak? Więc zapytałem się, co to jest, na czym miałaby polegać ta współpraca. No więc, który to jest rok, jeszcze przypomnijmy? Propozycję uzyskuję w 95 roku. Do tego podchodzę w sposób taki enigmatyczny, ale zostałem jakby przyciśnięty, żeby pójść na spotkanie i spotkać się z dyrektorem do spraw współpracy za granicą, panem Javierem Bordasem. I on mi powie po prostu, czym się zajmuje spółka i tak dalej, i dostanę zaproszenie do Hiszpanii, żeby pojechać i zobaczyć, co robi spółka hiszpańska. Więc zrobiłem to z ciekawości, nie ukrywam. A co tam pójdę, jak ten pierwszy raz na to spotkanie z księdzem profesorem? Tak, poszedłem, ale był przesympatyczny pan Bordas, też mówił mi o działaniu Matki Bożej, takim szczególnym. Więc do serca go tylko przyłóż, więc mówię, nie ma problemu, ty będziesz tłumaczem, bo masz żonę Polkę, dobrze mówisz pan po polsku. Javier Bordas, żona Polka, rodziny nazaretańskie, no jak tu się nie spotkać z takim człowiekiem? No więc się spotkałem, no nie odmówiłem. A jeszcze można zrobić intratny interes, co gwarantuje słowo pana Sławomira Bieli, wcielenie Matki Boskiej. Dokładnie. Animatora ruchu rodzin nazaretańskich. Już wtedy ogólnopolskiego. A, czyli to się już rozwija. Na całą Polskę. A pan jest w tym czubie, w tej centrali, tam tak. Też ważną osobą. W samym szczycie. Płaci składki, działa funkcyjnie, wozi pieniądze w workach, tak? No i tak bywało. Więc idzie pan na spotkanie, pan Hiszpan jest przesympatyczny i pan Hiszpan oferuje panu biznes polegający na otwarciu fabryki w Polsce. W Polsce, oddziału polskiego. Aha, czyli w Hiszpanii mają już taką fabrykę. Spółkę akcyjną. A przydałaby się taka sama w Polsce, bo tu jest tania siła robocza. To znaczy powiem inaczej. Polska kupowała w Hiszpanii 10% produkcji sprzęgieł dla Ursusa, dla sanockiej fabryki autobusów, dla wojska. No po prostu samochód bez sprzęgła nie wyjedzie. W związku z tym... Auto spalinowe potrzebuje sprzęgła, a ta hiszpańska fabryka pana Javiera Bordasa... To znaczy, on był tam dyrektorem. A dyrektor w hiszpańskiej firmie akurat takie sprzęgła produkuje i pomyśleli sobie, skoro tyle idzie eksportu do Polski, to po co będziemy to wozić ten uruchomimy oddział polski z produkcją na miejscu. I w tym momencie wcielenie Matki Boskiej Sławomir Biela łączy was obu. Tak. Pana jako dyrektora, właściciela Lampolu i Bordasa, dyrektora hiszpańskiej spółki o nazwie... Frenos Soleda S.A. Spółka Frenos Akcyjna Soleda. Barcelona. W związku z tym, na zaproszenie posiedzenia zarządu jadę do Hiszpanii. Pan Bordas czeka na mnie na lotnisku w Barcelonie. Nocujemy u niego w domu, z rodziną się spotykam, było przesympatycznie i następnego dnia o godzinie 10 mamy posiedzenie, wspólne spotkanie z zarządem spółki hiszpańskiej, a to jest firma rodzinna, spółka akcyjna.
No więc było przesympatycznie, długo mówiliśmy na ten temat i zadałem proste pytanie. Aha, pozwolili mi przejść po całym zakładzie i zobaczyć, jak wygląda produkcja u nich, żeby mieć rozeznanie, takie do rozmowy potem już w siedzibie zarządu, co jest potrzebne, jakie trzeba spełnić warunki i żebym ocenił, jakie są nasze możliwości w tym temacie. Czy po prostu ten ciemny Polak po epoce PRL-u sprosta takim wymaganiom? O to chodziło, czy sprosta. Okej. Okay. I ułożył pan sobie w głowie, że sprosta? Tak, ale po prostu chciałem usłyszeć od strony spółki hiszpańskiej, bo to już był 1996 rok i oni w 96 roku obchodzili stulecie istnienia firmy Frenos Soleda Barcelona. Stulecie. No to taka okrągła liczba działa na wyobraźnię. Skoro przez 100 lat się utrzymali, to znaczy, że robią właściwą branżę. I na ścianie, jak byłem w siedzibie zarządu z Barcelony, były we wszystkich kierunkach świata, gdzie idą na eksport sprzęgła z Hiszpanii. No więc robiło to wrażenie, bo tak naprawdę na cały świat. Więc to jest inna liga. Bo tu... Czyli z tego Żyrardowa, z tych lamp, pomimo że pan tutaj szaleje na terenie Polski, pana produkt się sprzedaje, wypiera... Ale to jest na terenie Polski. Na terenie Polski ma pan okazję wskoczyć do pierwszej ligi. Do innej ligi, zupełnie inna liga. Zupełnie... Niesamowity magnes, tak. No więc nie ukrywam, że na mnie podziałało, więc zadałem pytanie, żeby mi powiedzieli, z czym oni mieli problem u siebie z uruchomieniem produkcji. Więc powiedzieli, że największą barierą będzie na początek uzyskanie 300 kW mocy energetycznej na 500-tonowe prasy, na piec do wygrzewania, polimeryzacji okładzin sprzęgłowych, to wszystko, uruchomienie maszyn, no bo taka 500-tonowa prasa to jest wielkości tego studia tutaj. I uruchomienie jej, to nie wiem, czy nasi widzowie to są w stanie zrozumieć, żeby taka potężna prasa, urządzenie techniczne. Taki kabel musi tam być, no tak? Dokładnie, do takiej prasy taki, 30 taki kW, gruby kabel. Jak ręka miedziany. W związku z tym, a fundament musi mieć 1,5 metra, bo to jest niesamowity ciężar. Żel betonu. I to jeszcze zbrojonego. No tak. W związku z tym, żeby to zamontować, a wciągnąć w ogóle taką prasę na halę, to przecież tam taki wielki dźwig nie wjedzie, tylko... W częściach ją trzeba przywozić. Nie, pewnie. Kawał ściany trzeba było wykuć i przez tą dziurę w ścianie wciągnąć te maszyny do środka, a potem zamurować ścianę, bo nie było innej możliwości. Rozumiem. No i pan sobie to obliczył, że pan podoła zrobić to w Polsce. Wiedziałem, jakimi fachowcami dysponuję w Polsce, ale to jeszcze nie koniec. W związku z tym stwierdziłem, że muszę porozmawiać z dyrekcją zakładu energetycznego, ponieważ instalacje w Żyrardowie są niektóre jeszcze przedwojenne, niektóre powojenne, po prostu, bo zakłady w Żyrardowie są bardzo stałe. Czy ta linia tyle wytrzyma w tak. ogóle? A poza tym powiedzieli, że trzeba byłoby mieć budynek przynajmniej 2000 metrów i pozwolenie z Urzędu Miasta na prowadzenie ciężkiej produkcji, czyli musi być teren typowo przemysłowy. I to od tego trzeba zacząć, czyli decyzja administracyjna o ciężkiej produkcji, zakup budynku przemysłowego, stacja transformatorowa na 300 kW i uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnej. Wydawałoby się takiemu przeciętnemu widzowi, że no, otworzenie fabryki to pstryknięcie palcem, bo przecież są takie preferencje, prawda? Są takie kredyty. To były lata 90., proszę wziąć pod uwagę. Po okresie transformacji wiadomo, jak to wyglądało w Polsce. Wszystko padało. Generalnie na potęgę zamykano wszystkie zakłady po PRL-u. Na przykład takie zakłady lniarskie w Żyrardowie. No i właśnie przez to, że upadły zakłady lniarskie w Żyrardowie, były hale do sprzedania. No i po prostu jak zacząłem już po rozmowie kręcić się za tematem, żeby taką halę znaleźć, ponieważ w tym czasie, akurat dokładnie w 95 i w 96 roku, modernizowałem całą gminę Wołomin, nie tylko miasto, ale całą gminę, oświetlenie uliczne. No i referencje dostałem po prostu z tego okresu, bo to był kontrakt za 3 miliony 250 tysięcy. Na sam tylko Wołomin. W związku z tym znalazłem taką halę w Żyrardowie, gdzie sprzedawał to Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu. I to był jakoś, pamiętam, grudzień 96 roku i zabrakło im pieniędzy na wypłatę na święta. No i po prostu wynegocjowałem niską cenę za ten budynek.
wtedy, w tamtym czasie. No dobrze, czasie. Kupił pan ten budynek. Po prostu wystawiłem fakturę do Urzędu Miasta w Wołominie, a ci jeszcze przed świętami mi zapłacili pieniądze na konto. Trzeba było podpisać list intencyjny o dalszej współpracy i położyć na stół akt notarialny, że takim budynkiem przemysłowym dysponuję i dać przyzwolenie z Urzędu Miasta, że otrzymam pozytywną decyzję. Dobrze, załatwił pan no, po jakichś tam perypetiach też odpowiednie pozwolenia na te moce. To znaczy z zakładu energetycznego musiałem uzyskać techniczne warunki zasilania. Tak, a w tamtym okresie było to bardzo trudne, bo te wymagania też dość duże. Wrócił pan do Hiszpanów i mówi, mam wszystko. I kładę na stół techniczne warunki zasilania i mogliśmy to we własnym zakresie jako firma energetyczna zrobić. Według tego, co było napisane. Akt notarialny budynku to mamy i przyzwolenie z Urzędu Miasta mamy. W związku z tym... I zaczynamy produkować te sprzęgła, nie, tak? To jeszcze do produkcji daleka droga, bo teraz trzeba podpisać akt notarialny, założycielski, powołującą spółkę polską w Żyrardowie do produkcji sprzęgieł i ustalić, kto ile udziałów po prostu przejmuje i musiał być akt notarialny. I co ustalono? Dobrze, i co ustalono? Że 50% nowej spółki, która mają powstaje. Hiszpanie i 50% ma spółka Lampol z Żyrardowa. Której pan jest właścicielem? No, głównym udziałowcem. Rozumiem. Bo ja miałem 96%, a 4 żona. Czyli... Okej, okay, czyli jako małżeństwo stajecie się w tym momencie jako 50% udziałowcy w hiszpańskiej firmie, jakby w połowie właścicielami hiszpańsko-polskiej Dokładnie tak. firmy. I Hiszpanie się na to zgodzili pod jednym warunkiem. Że w spółce w trzyosobowym zarządzie będzie 2 Hiszpanów i ja 1 Polak jako wiceprezes. I wtedy pan nic nie podejrzewał? Nie podejrzewałem, dlatego że każdy miał jednoosobową reprezentację pełną. Czyli mój podpis wystarczył, aha, żeby załatwić. Pan jest na miejscu, pan zna lokalne układy, w razie czego pan tych Hiszpanów wyprzedzi. Jakby chcieli tak, i tu nie ma problemu, dlatego że mój jeden podpis wystarczył w banku, nie musiałem mieć 2 podpisów, tylko samodzielnie byłem w stanie załatwić wszystko, bo w akcie notarialnym miałem jednoosobową reprezentację, jako okay. członek zarządu. Zaczynamy już produkować sprzęgła, sprzęgła zaczynają się coraz bardziej sprzedawać i paradoksalnie pojawiają się pierwsze problemy, że wasza zwiększająca się sprzedaż staje się problemem dla Hiszpanów w Hiszpanii. To jak to możliwe jest? Bo przecież powinni się cieszyć, bo im więcej wy sprzedacie, tym oni te 50% więcej zysku dostaną. Panie redaktorze, z tego to tylko ja się cieszyłem. A zaraz panu powiem, dlaczego się cieszyłem. No bo jak widziałem, że trafiłem w 10, produkcja się rozwija, sprzedaż rośnie, nie nadążamy z produkcją. Coraz więcej ludzi zatrudniacie. Coraz więcej ludzi zatrudniamy, to apetyt rośnie w miarę jedzenia. W związku z tym wystąpiliśmy do PIMOT-u, to jest Państwowy Instytut Techniki Motoryzacji, o wydanie certyfikatu na produkowane wyroby. Przyjechała komisja i losowo wybrała sobie z produkcji kilka próbek i oddali te próbki do badań. I to trwało około 3 miesięcy. Badali różne próbki i okazało się, że wyrób spełnia wszystkie normy i dostaliśmy certyfikat PIMOT-u dopuszczający oficjalnie to do ruchu równo w 2000 roku. No to powiem tak, hulaj dusza, piekła nie ma, możemy to już wszędzie sprzedawać, na wyposażenie Ursusa. Sam... Ale to dostała ta spółka polska certyfikat PIMOT-u, dokładnie. Ta polsko-hiszpańska, nie ta w Hiszpanii. Nie, bo tamta już miała. A tamta już miała, dobrze. Czyli... A tu ma Polska. Na sprzęgła produkowane w Polsce w Żyrardowie. No dobrze, a dlaczego to jest ważne? No, to jest fundamentalny dokument, certyfikat, że pan wyrób, pański wyrób spełnia wszystkie normy i może pan go sprzedawać do samochodów na pierwsze wyposażenie dla producentów autobusów, rozumiem. Ursusa. Sam Ursus kupował 50 tysięcy sprzęgieł czyli miesięcznie. Czyli nie musicie już produkować w tej spółce w Żyrardowie i być uzależnieni od Hiszpanów, którzy nie. mają rynek dystrybucji, tylko zaczynacie sami dystrybuować sami. Te sprzęgła. Ursus odbierał bezpośrednio w Żyrardowie. Samochód przysyłał. A w związku z tym Hiszpanie już tracą udział w rynku. W ogóle cały rynek polski przejęliśmy. I nie tylko polski, bo zaczęły spływać zamówienia z okolicznych państw. No wystarczy, że ktoś wszedł w internet i wpisał sobie Frenos Soleda, spółka z o.o. Żyrardów i od razu mu się wyświetliło producent sprzęgieł. Nie, wpisał Frenos Soleda,
A tu Żyrardów. Wyskoczyło mu i Barcelona, i Żyrardów. No to więc, po co będzie do Barcelony tam jechał? Więc faksy przychodziły i były numery telefonów, e-mail. W związku z tym przychodziły zamówienia mailem, przychodziły zamówienia faksem wtedy, bo faks był mądry. I telefonicznie i też. I wy odpowiadaliście, okej, okay, to my wam to dostarczymy, czy wy sobie nie, sami... Nie, proszę odbierzecie... wysłać faksem zamówienie i napisać, jaki asortyment klient potrzebuje. I teraz uważajcie, kochani, chodzi o to, że firma Freno Solena z Barcelony posiadała prawa do produktu, na przykład sprzęgło z napisem Freno Solena, ale ta z Żyrardowa też posiadała prawa do produktu z napisem Freno Solena. A więc jeżeli klient z Czech miał ściągać to z Hiszpanii, płacić duże koszty transportu, lub z Polski, to ściągał z Polski, może nawet taniej było w Polsce, bo tańsza siła robocza. Hiszpanie zamiast sprzedać to sprzęgło ze 100% swoim zyskiem, sprzedawali z tej fabryki w Polsce tylko z 50% zyskiem, bo drugie 50% firma polska była. Pan Krzysztof pobierał i zostawiał podatki tutaj u nas w Polsce. W ten sposób się bogaciliśmy. Ale ten stan nie trwał zbyt długo, bo Hiszpanie w Hiszpanii pewnie jakoś tak przypadkiem zaczęli stwarzać problemy. Zaczęli na przykład zmniejszać dostawy półfabrykatów, komponentów, surowców do produkcji tych sprzęgieł. Jak pan Krzysztof wysyłał zamówienie na taką włókninę, tak? Przędzę do produkcji sprzęgieł. Tak, przędzę do kładzin ciernych, to na 50 ton na przykład zamówienie, to z Hiszpanii zaczęło przyjeżdżać tylko 5 ton, a więc zakład w Żyrardowie nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo był uzależniony od surowców w Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że technologia produkcji tej okładziny ciernej to skomplikowana rzecz, a tą wiedzę mieli tylko Hiszpanie. Więc... To znaczy, powiem inaczej, sprzęgła na świecie produkują nieliczne firmy. Ja mówię o sprzęgłach zbrojonych właśnie z tego, na pierwsze wyposażenie, tak jak luk. Spełniające dobre normy. Tak, tak? Bo chodzi o to takie sprzęgło. Bo byle jakie, to wiadomo, że robi tego tak, więcej. Tak, ale chodzi o to, że do samochodów renomowanych sprzęgło musi wytrzymać przynajmniej 200 tysięcy kilometrów. Kartoniki wasze, ja może jeszcze tak dopowiem, pakowanie tych sprzęgieł, tak. Oznaczenie miało E.S, tak? Tak. ES. To charakterystyczne sprzęgła, kiedyś dystrybuowane przez polskie sieci handlowe, charakteryzowały się tym, że posiadały dobrą jakość, ale miały wyjątkowo niską cenę. Pana, ale tak, ale masowo zaczęły spływać zamówienia z Litwy, Ukrainy, Czech, Rosji. Po prostu myśmy nie nadążali z produkcją tutaj. A Hiszpanie jeszcze włączyli hamulec na dostawę półproduktów. I zaczęły się problemy. W ten sposób może liczyli na to, że skoro z Żyrardowa ci klienci nie kupią sprzęgieł, no to pofatygują się do Hiszpanii. Dokładnie. A tam dostawy półproduktów, surowców szły pełną parą. Tak. Tam nie było przestojów. Nie. No i co? I zaczyna pan się z tymi Hiszpanami boksować, frustruje się pan, wkurza się pan? Pana, no mam cały zakład produkcyjny, maszyny, urządzenia, wszystko działające, zamówienia, klienci chcą kupować, płacą żywą gotówką, no więc dla polskiego przedsiębiorcy jest to niezrozumiałe. Ja jestem inżynierem i chcę produkować i po prostu z tego, żeby po prostu Polacy czerpali zyski. No to jest normalne. No oczywiście, no po to się prowadzi przedsiębiorstwo, żeby zarabiać. Romana, jeżeli ja miałem 1500 podań do pracy po upadłych zakładach liniarskich w Żyrardowie, to ci ludzie, jak zarabiali dwa razy tyle, jak wtedy wynosiła średnia krajowa, to oni byli przeszczęśliwi, produkcja była na 3 zmiany, każdy mógł sobie dopasować, jak mu pasuje, jak mu nie pasuje, to się zamienić, przyjść na nocną, no więc ci ludzie byli naprawdę przeszczęśliwi, atmosfera pracy super, no ja też byłem bardzo z tego zadowolony, ale wszelkie takie zatargi, hamowanie, takie rzeczy, no, no niestety... Dobrze. Kochani, może na ten moment wystarczy to, co stało się chwilę później z firmą Freno Soleda z Żyrardowa, tym oddziałem polskim, po przerwie.